Kolejny znakomity gość na turnieju charytatywnym w Kaliszu. Nie muszę przedstawiać, ale Piotr Cyrwus. Dziękuję bardzo. Obiecane tylko i wyłącznie jedno pytanie. Czy umiejętności aktorskie pomagają w grze na korcie, na przykład przy spornych sytuacjach? Tak, jeżeli ma się te wszystkie miękkie umiejętności, umie się wybaczyć, umie się być emocjonalnym, to wtedy też wszystko po prostu jakoś czasem możemy łagodzić obyczaje, ale nie zawsze potrafimy trzymać swoje emocje na uwięzi. Ja myślę, zawsze porównuję tenis do aktorstwa. To jest tak samo jak identycznie. My też 3 miesiące w teatrze próbujemy pewną sztukę, później wychodzimy i chcemy, żeby po prostu zagrać jak najlepiej. I tak samo jest moi koledzy, ja też uprawiamy ten tenis i jak jest turniej, właśnie wychodzimy i chcemy, żeby zagrać jak najlepiej. Ale jak czytam, jeden psycholog amerykański powiedział, że zawodowcy grają na 80% swoich umiejętności, a amatorzy tylko na 60%. Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz za przybycie i udział w tak szczytnym celu. Mamy nadzieję, że pozostała część pobytu w Kaliszu upłynie tylko i wyłącznie w samych pozytywnych aspektach. No myślę, że już pierwszy mecz rozegrany, co prawda drugie miejsce, ale po prostu bardzo ładnie graliśmy i z tego jestem zadowolony. Z poziomu i z estetyki tego meczu, to jeszcze czekają mnie 3 mecze. No niesamowite, zawsze chciałem tu może na festiwal teatralny do Kalisza przyjechać, a pierwszy raz udało mi się przyjechać na turniej tenisowy i może to będzie ta moja pierwsza, ale nie ostatnia. Ten początek przygody z Kaliszem. Tak, tak. Jeszcze raz dziękujemy, pozdrawiam.